Pan mnie wzywał, generale? Tak, skoro dzięki waszemu szczęściu mamy już dość Syberytu. To coś więcej niż szczęście, sir. Ci ludzie... Macmillan, bez odpowiedniego zaplecza naukowego Syberyt jest bezwartościowy. Jest przecież ośrodek w Alfie. Myślicie, że o tym nie wiem? Tu nie chodzi tylko o laboratoria. Mieszka tu połowa naszego personelu. Nie zamierzam przeprowadzać ryzykownych badań w samym środku bazy. Zrozumiano? Tak jest, sir. To dobrze. Zbudujecie nowe laboratorium. Nazwiemy je Epsilon. A tak przy okazji, dr Ferguson zostanie tam przeniesiona razem z resztą naszych naukowców, więc im szybciej się uwiniecie, tym lepiej dla was. I coś jeszcze, majorze. Nawiązałem kontakt z arabskimi najemnikami. Myślę, że wzajemna współpraca może nam przynieść same korzyści. Nie rozumiem. W ramach przymierza zawartego z szejkiem Abdulem przeprowadzimy wspólne badania nad Syberytem. Myśli pan, że można im ufać? Nie mamy wyboru. Jesteśmy 10 lat za Rosjanami. Zabierzcie ze sobą 4 Arabów. Pomożecie im zbudować własne laboratorium i dostarczycie odpowiedniej ilości Syberytu. Jasne? Generale, jest pan pewien, że... Pytałem, czy to jasne, Macmillan. Jak słońce, panie generale. Jak słońce, panie generale. To szaleństwo, majorze. Arabusy chcieli nas wykończyć, a my mamy im pomagać? Może generał wie o czymś, o czym my nie wiemy. Bardzo bym się zdziwił. Hotelu, no chodźcie tu, przyjedźcie tu, dawajcie tu tymi gratami swoimi. W tym miejscu sobie naszą bazę zbudujemy. Zaraz wam powiem, jak mniej więcej rozplanowanie tej bazy w tym miejscu ma wyglądać, z racji tego, że... jeśli chodzi o defensywę, nie? Bo tutaj są Rosjanie. Jak się ogólnie tutaj w tej misji bronić, na razie sobie odkryjemy. Peter Sims z działu badań, majorze. Miło panią widzieć. Ciebie też. Tęskniłem za tobą. No, ja myślę. Cieszę się, że pana widzę, poruczniku, kapitanie, panie Macmillan. Pan Polka tam, czyż nie? Witam, majozie. Witam, majozie. Co z majozie? Srozie, majozie. To tak, czekajcie, zacznijmy od budowy. Ruszaj się. Składu sumniecie sobie w tym miejscu, bo tym będzie okej. Okay. Myślę, że będzie okej w tym miejscu skład. Buduje się. Cieszy mnie to, że się buduje. Gotów? Wszyscy pomóżcie to do cholery budować, nawet zasrani mechanicy. Gotów? W dodatku są z dupy wzięć, ten ma czwarty... Nie, dobra, sorry, jeden jest jeszcze w porządku. A teraz? Teraz, dobra, zbuduj laboratorium. Tak? Ty tu, tak? Ty tu, ty tu, ty tu i ty tu. Dobra, teraz? Co teraz? Tak? Weźcie to, odłóżcie te wszystkie pojazdy, znaczy wszystko, co tam się znajduje. Pojazdy sobie odstawimy w tym miejscu, żeby nam jakoś nie przeszkadzały. Przyda się ta ropa i tu jeszcze gdzieś powinien być Syberyt. A Syberyt się pojawi tylko jak zbudujemy... znaczy jak sobie... Buduje się! Weźmiemy. Co teraz? O, nawet Rosjanie przyjdzie się z nami pobić troszeczkę. A teraz? Będziemy sobie musieli zbudować to. Zbudować. Ty jeszcze nam zbudujesz tutaj. Buduje się. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. David McDonald. Fajnie. I tak, poza wykryciem Syberyty jeszcze będziemy mieć celownik laserowy, radar i te wszystkie inne duperele, to zaczniecie badać. Gotów? Ty będziemy jeszcze musiał zbudować elektrownię na ropę. Tak jest, sir. Zbudowane. Gotów? Gotów, ale to wszyscy powiedzieli jednym chórem. Sir? Zrobione, sir. Gotów? Tak? A teraz? Gotów? Czekaj. Skrzynie! Ruszaj. Czekajcie, muszę to teraz rozplanować. To oczywiście sobie musimy ogarnąć na ten, na wyższy poziom. Zrobione. Tego mechanika lepszego weźmiemy do pojazdu, żeby wziął i woził skrzynki, znajdował i przedziabywał. Podstawa to w tym miejscu są koszary. Zresztą sobie w dalszej części misji zobaczycie, dlaczego akurat w tym miejscu, a nie w innym. Dobra, żołnierze, możecie sobie tam dobudować. Polka tam jest naukowcem, więc powinien zostać tutaj.
to jeszcze musimy ulepszyć. A ty idziesz szukać skrzynek. I tak masz. Budowa zakończona. Gówno do roboty. I co teraz? Da się im skrzynię wziąć? Sir? Czy nie? Ciekawe, kiedy się dało brać skrzynię? daj mi się radę wziąć skrzynię z tego. Transportuj skrzynię, stąd weźmiemy jeszcze jedną skrzynię. Tak. Szlak. To boli! O kurde. Już nie da się ten syberyt. Zrobione. No, już odkryliśmy, gdzie jest syberyt, to tak. Buduje się, tak? Nie masz tam skrzynek. Nie masz tu skrzynek. A weź stąd syberyt może, co? Syberyty to tam mają trochę. Fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Zrobione! Weź jeszcze stąd syberyt. A weź stąd ropę? Nie wiem, może jeszcze ropę mają. Nie. Dobra. Majorze! Wykryliśmy duży konwój wroga. Czekam na rozkazy. Gdzie? Na południu czy z lewej, czy z prawej? Tym razem sprawę, czyli Rosjanie mniej więcej tu są, na tej górze. Są osiedleni ruskie oddziały. Gotów? Tak, spróbuję. A co mamy zrobić? Obroń was dla cyber zapewnimy dopływ energii. Gotów? Dopływ energii. Jest chyba bezpiecznie. Wpierw tą byśmy sobie zbudowali i zaawansowana sztuczna inteligencja. Poza tym jeszcze byśmy sobie zrobili drugie laborałkę obok tego. Oczywiście wy pomożecie jej to budować, a nie tak stoicie. Czy już wszystko opracowali? To jest. To jeszcze opracujcie. Co wam szkodzi w międzyczasie, jak wam to zbudują. To jest syberytowe i do broni. Odejdzie energię z syberytu, opracowanie syberytu, jakieś tam... teraz? Nareszcie możemy się wziąć do pracy. Myślicie tylko o syberycie. My tu mamy wojnę. Może przydalibyście się wreszcie na coś? O, nie ma sprawy. Daj mi tylko pół cytryny i kawałek drewna, a zbuduję ci wyrzutnię rakiet. Potrzebujemy lepszego wyposażenia. Na początek wystarczą celowniki laserowe. Jeśli wybudujecie nam laboratorium optyczne, zobaczymy, co da się zrobić. Nie zaszkodziłyby też pojazdy sterowane komputerowo. Mógłbym zwolnić część ludzi z wydobywania syberytu. Zapewniam pana, że to... Dobra, panie zapleczysz, to przecież opraca. Tu jest jakiś sukinsyn, czekajcie, zaraz go ustrzelimy. Ruszaj się. Czas zabijania. Czekajcie, wyposażymy sobie... Tak? Garego w celownik laserowy, niech tutaj jest. Znaczy nie celownik laserowy, tylko snajperkę. O. I wtedy on jest na ludzi jak broń zabójcza. To jest najlepsze, jeśli chcą na przykład zestrzelić. Gotów? Zrobione! Ruszaj się. Gotów? Peter Roth wspominał mi o waszym znalezisku w kopalni syberytu. Ten facet chyba nigdy się nie zamyka. Peter jest za swobodną wymianą informacji. Żeby tylko nie zaczął wymieniać jej z wrogiem, głupi hippies. Co jest złego w pragnieniu pokoju? On nie tylko go pragnie, ale też próbuje wprowadzić. To świr! Póki co tylko Ferguson wie więcej o Syberycie niż on. Może i jest idealistą, ale to nie znaczy, że jest głupcem. Nieważne. Znaleźliśmy nieznany materiał, utworzony przy wykorzystaniu niedostępnej nam technologii. Znowu dzieło obcych? To chyba część większego urządzenia. Może droga powrotna do domu? Kto wie? No proszę. I komu tu odbiło? No proszę, i komu tu odbiło? No na pewno nie nam. Gotów? Chyba wszystko, co damy już radę opracować. Wszystko opracowaliśmy. Opracujesz sztuczną inteligencję, to już mamy opracowane chyba tutaj. No co się będziemy przejmować? Mamy wszystko, co potrzebujemy do tej misji. Ta misja jest bardzo krótka, ja się staram jak najszybciej to zrobić, bo... Co jest z tym katamem? To wyznawca Allaha, ale nosi mundury niewiernych. Twoja religia sięga do najdalszych zakątków świata, Ahmedzie. Nawet do Ameryki.
To jeden z nas. Porozmawiam z nim. Arabowie atakują. Powtarzam, Arabowie atakują. Ich naukowcy biegną w stronę zbrojowni. Zgasić ich. Nie mogą przejąć naszego sprzętu. To byłoby bardzo przydatne. No patrz jakie te... Powiem. Wygląda pan na spiętego, doktorze. Coś nie tak? Nie podoba mi się. A kurde, to już wiemy. Mnie też. To chodzi o wykorzystywanie. Mówiłem, że tym sukinsynom nie można ufać. Paul, co ty do diabła robisz? Moje miejsce jest przy nich, nie tu. Nie możesz z nimi iść. Chcę walczyć z moimi ziomkami ku chwale Allaha. Zabij mnie, jeśli chcesz. Jestem gotów na śmierć. Chcesz uciekać? Uciekaj, ty gnojku. Nie zabiję cię. Jeszcze nie teraz. Uważaj ci na siebie. Pieprz się. Pieprz się. Zdrajca. Patrzcie, jak widzicie. Gincie, sukinsyny. Majorze Macmillan, mamy gościa. Macmillan? Czy przeżyłam tylko po to, by się dowiedzieć, że tego sukinsyna awansowali? Cornel? Jezu, ty żyjesz. Co się stało? Darujcie spóźnienie, coś mnie wypadła. Lekarza, szybko, ruszcie się. Lekarza, szybko, ruszcie się. Weźcie, wyjdźcie. Idę. Uleczcie go. A teraz? Jak się czujesz? Lepiej. Serio? Bo wyglądasz fatalnie. Powiesz mi, co się stało? Wykupiłam pobyt w ruskim obozie. Głodzenie, tortury wliczane w cenę. Brzmi nieźle. Czemu zrezygnowałeś? A może cię wyrzucili? Chyba się zmęczyli okładanie mnie do nieprzytomności. No i mają nową zabawkę, arabską najemniczkę. Całkiem ładna. Chcesz powiedzieć, że cię wypuścili? Nie, próbowali mnie zabić. No to prawie im się udało. Pamiętasz Michaił Bierezowa? Tego, co lubił hamburgery? On mnie wypuścił. To równy gość. No nie wiem. Po tygodniu żarcia robali i koziąka. Modliłem się, żeby mnie zabili. Cieszę się, że tego nie zrobili. Jesteś nam potrzebny. On się chyba zmienił już na tego. Na snajpera, dobra. Tu jest chyba bez... To chyba muszę opracować zabij arabskich naukowców, którzy idą tutaj i od razu giną, nie musimy się męczyć. Widzieliście to? Jak posprzątaliśmy? Snajperami samymi. To jest najlepsze rozwiązanie misji, jakie idzie zrobić. Bez żadnych strat. Zbadaj wszystkie dostępne technologie cyberetowe. Czyli oni dokończą to rozwinięcie cyberetu i misja się powinna zakończyć powodzeniem, gdyż wszystkie punkty już wykonaliśmy. Nic tylko czekać. Tak? To jest najlepsze u Amerykanów, że są bardzo do... O. Ha, bardzo szybkie rozwiązanie. Celownik laserowy opracowany, sztuczna inteligencja, zdrajcy ukarani. To git majonez. Tu mamy wszystkie przydziały bardzo dobrze zrobione. Dobra, jest git. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę i do zostawienia komentarza, co sądzicie o grze, co sądzicie o tym gameplayu i jak ja to, i sposób rozegrania, w jaki ja to zrobiłem. Chyba, że macie jakiś inny sposób, oczywiście kto w to grał, w jaki sposób wy tą misję rozwiązywaliście. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!